Cześć! Ej, witajcie w moim sklepie z odstresowywaczami. Tu jest jedynie pokój i harmonia. Przestańcie się kłócić! Chcecie mieć uśmiechnięte pysie. Co to? Złe oceny? Wasz wyjazd na wakacyjny obóz jest odwołany. Będziecie pracowały ze mną w sklepie i jeśli zarobicie wystarczająco, to będziecie mogły jechać na wakacje. Pa! Pilnujcie za mnie sklepu. Pa, pa! W końcu! Muszę iść, siostro. Pa! Hej, chwilunia! Przytulas na pożegnanie? Nie odejdziesz z tym magnesem, Ewciu. Pa! A! Co się dzieje? Pomocy! Ojej! Czy to magnetyczne pole, czy coś w tym rodzaju? Sklep nie chce mnie wypuścić! To pewnie antystresowe wudu. To twój magnes, co, Stasiu? Co tu się stało? Kto to zrobił? To wszystko jej wina! Właśnie, że jej! To Stasia! Nie ukryjesz się przede mną, ty magnesowa wiedźmo! Ani kroku! To jest napad! Oddawaj kasę! Och, muszę go powstrzymać! To jest za miękkie. Co mam zrobić? Tak! To masażer do głowy! Zrelaksuj się i odpocznij. Tak, kryminalista jest już bezbronny. Zadzwonię po policję. Dobra robota, dziewczęta. Dzięki. Stasia uwielbia odstresowywacze w każdej postaci. Więc ty zostań tu i pracuj. A ja pójdę na spacer. Wow, ile tu gniotków. Niczego nie dotykajcie. Ojej, uwielbiam je. Łapy precz. To wszystko jest moje. Wezmę to. Nic nie jest na sprzedaż. Nie oddam nikomu moich odstresowywaczy. Co? Stasiu! Dziękuję za zakupy u nas. Musimy sprzedać wiele gniotków, żeby zarobić. A nie bawić się nimi. Rozumiesz? Andrzeju, ma miłości. Chyba wiem, co zrobić. To hipnotyzujący spinner. Andrzej będzie mój. Patrz, Andrzeju. Co? Stasiu? To pa. Hipnoza okazała się być bardzo mocna. Stasiu, co jest z tobą nie tak? Obudź się. Ojej. Raju, to tajemniczy Simple Dimple. Co mam z nim zrobić? Matko, Andrzeju! Sorki! A, ten Simple Dimple kontroluje ludzi. Zabawmy się, siostro. Sorry. I znowu. Co się dzieje? Auć, co ja robię? Ha, ha. Ewciu, mama, oddaj mi go. Proszę bardzo, słonko. A teraz posprzątaj. Ojej! Spójrz na te popytowe usta. Potrzebuję różnych gniotków. I jeszcze więcej! Teraz wymieszam wszystko razem. Nie da rady przesadzić z brokatem. Hmm?
świeżo przecięty popyt. I szczypta zabawy. Wymieszaj. Zadziałało. To moja tajemnicza popytowa mieszanka. Mogę zmienić w popyta cokolwiek zechcę. Szykuj się, siostro. Poczuj popyta na ustach. O, co to takiego? Czy gdy spałam, dostałam pstrykaczowego całusa? Stasiu! Nie wymigasz się od tego. Szykuj się na popytowy prysznic. Potrzebuję relaksującej kąpieli. Co? Czy umyłam się tęczą? Ha! Efciu! Oto nasz klient. Cześć! Czego ona chce? To nie jest salon paznokcia. Złe drzwi. Czekaj, możemy się tobą zająć. To szybki, antystresowy manikir. Zanurz palce tutaj. I poczekaj 5 sekund. Ekstra! Twoje pazurki z kopyt są gotowe. Wow! Właśnie tego chciałam. Tak, udało się. Jesteście popytowymi wróżkami. Dziękuję, dziewczyny. Jeden drobny otwór i wielki psikus. Oto antystresowy gniotek, Stasiu. To moja ulubiona zabawka. Nie! Ojej. Tobie polecę tego gniotka. Co? Topa. Potrzebuję więcej popyt. Mam genialny pomysł. Hej, Efciu! Zobacz mój pstrykaczowy kostium! Co? W sumie to coś wpadło mi do głowy. Zróbmy wyprzedaż. Mamy przeceny na popyt. Tak! Ej! To był doskonały ruch marketingowy. Antystresowy sklep jest pełen klientów. Jej, Andrzej! Moja sympatia! Podejdź bliżej! No chodź! Co jest? Chwila, Andrzeju, idę do ciebie! To będzie 10 dolców. Dzięki za wizytę! Matko, to ona! Światowa gwiazda! Kosmiczna Wenus! Mogę ci pomóc? Chcę mieć taki kostium. Kaszka z mleczkiem. Zaraz to wykonamy. Gotowe.
Wow, to jest lepsze od stroju Lady Gagi. Dziękuję. Oj, tył odpadł. Spójrz, to Ecia. Czy ona na serio pracuje w sklepie z odstresowywaczami? O. Kupię je wszystkie. Dzięki. I kto się śmieje ostatni? Jestem bajecznie bogata. Udało się. Zarobiłyśmy odpowiednią sumę. Mamo, spójrz. Okej. Oto bilety na letni obóz. Dobra robota, dziewczyny. O nie. Czy to obóz popyt? Znowu? Hurra! Uwielbiam strychacze! Podobała ci się nasza historia? To napisz w komentarzu, czy chciałbyś pracować w antystresowym sklepie. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików od Trum Trum.